Agrotargami w Czarnkowie miasto i powiat oficjalnie rozpoczęły sezon na imprezy plenerowe. Wydarzenie przyciągnęło przede wszystkim rolników i działkowców, którzy na placu targowym mogli skorzystać z ofert wystawców. Jest okazja zobaczenia nowego sprzętu, różnego rodzaju pokazów, porozmawiania chociażby z różnymi przedstawicielami, którzy ten sprzęt produkują, poznania nowych kontaktów. Targom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak chociażby konkurs cieliczek. Jurorzy wybierali mis spośród jałówek. Dużą popularnością cieszyło się także stoisko Dobre z lasu. Ludzie, którzy nie mają związku z leśnictwem, z leśnikami, z myśliwymi, nie tak często mają okazję spróbować dziczyzny czy produktów pochodzenia właśnie leśnego, a tutaj jest do tego świetna okazja, żeby spróbować, zapoznać się z tym. Na Placu Wolności można było odwiedzić stoiska promocyjne miast. Tam też trwały konkursy kulinarne, wiedzy rolniczej i ekologicznej. Na agrotargi przybyli także goście ze Stanów Zjednoczonych, którzy swoje korzenie mają w Gulczu, w gminie Wieleń. Jestem drugi raz w Czarnkowie, ale pierwszy raz na tym wydarzeniu. To jest wspaniały festiwal. Poznaliśmy nowych przyjaciół, także w naszej siostrzanej miejscowości Gulcz, gdzie wspieramy lokalną ekonomię. W trakcie wystawy nie zabrakło również prezentacji i występów artystycznych.